Wojciech Orzechowski przy wigilijnym stole prawie, że... No jeszcze nie, do wigilii mamy jeszcze miesiąc. Jesteśmy na mieszkaniu u... Darii. I Rafała. Właściwie to jeszcze nie są małżeństwem, ale obiecali, że jak ten flip wyjdzie, to już się na pewno hajtają. Tak. W lipcu. Bo znaczy, że jak się para dogaduje na mieszkaniu, to wtedy można już się hajtać, bo i się w życiu dogadają, prawda? Tak, mieszkanie już mamy, więc będzie gdzie ten mieszkać później. Nie będzie, bo się sprzeda zaraz. Zaraz się sprzeda. No miejmy nadzieję. Chociaż cena kosmiczna, bo tu mamy, co to jest, Dąbrowa? Dąbrowa, to jest Dąbrowa, tak. Łódź, Dąbrowa i ponad 6 tysięcy. I ja sprzedałem mieszkanie w tym tygodniu 52-metrowe za 258 tysięcy na Śmigłegory za 50. Mieszkanie 10 lat po remoncie. 10 lat trzymaliśmy, nawet o nim opisywałem w swojej książce Zarabiaj na nieruchomościach, a przede wszystkim tam o i sytuacji, jakie tam mieliśmy, o sytuacjach, jakie mieliśmy. A tutaj małe mieszkanie pod flipa, trochę mniejsze, 47, tak? 45 tam niecałe. Całe 45 metrów, tak. 45 metrów, ale całkiem inaczej zrobione niż inni uczestnicy robią. Zresztą to będzie widać na przebitkach, my sobie tu będziemy siedzieć, a tam w tle będzie pokazywane mieszkanie. Dlaczego tak troszkę inaczej niż inni? Trochę dlatego, że kiedyś jak chcieliśmy kupić dla siebie mieszkanie wyremontowane, to nie znalazłam mieszkania, które mnie by się podobało. Wszystkie były w tym samym stylu, właśnie takim wiwnowskim, że tak powiem. To też bardzo jest w takim stylu wiwnowskim, natomiast nie ma tych szarości, nie ma betonów, nie ma jakichś dużo udziwnień. Jest takie bardziej proste, naturalne, takie, żeby człowiek się czuł jak w domu, a nie w hotelu. No właśnie. Niby... Ja nie byłem na przykład przekonany do tej koncepcji, zanim zaczęliśmy o tym dyskutować, ale kiedy już remont był na takim etapie, że w zasadzie powstawialiśmy te rzeczy, mówię wow. Tak? I przekonałem się w momencie, kiedy zobaczyłem, że to rzeczywiście jest spójne wszystko. Ze sobą jest jakiś pomysł na to mieszkanie. To tak szybciutko przelećmy. Mamy salonik bardzo duży. Ile ten salon ma metrów? 18. 18 metrów, jak na takie małe mieszkanie, to jest to dosyć duży salon. No kosztem łazieneczki, bo łazieneczka jest mała. Tutaj w salonie mamy piękne, wielkie okna, które dają nam dużo światła i poczucie nawet takiej nowoczesności. Trochę. Bo rzadko można spotkać w mieszkaniach, szczególnie w Łodzi, takie okna. No my się w nich zakochaliśmy. Tak. Widzę, że kloryfera nie wymienialiście, ale jest ładnie zabudowana. Jednego nie wymieniliśmy. Tak, reszta jest wymieniona, tylko ten jeden jest niewymieniany. Ale celowo i też stworzyliśmy do tego odpowiednią historię. Znaczy, to ma sens, tak? To nie jest jakaś ucieczka z tym kloryferem, tylko rzeczywiście był na to pomysł sensowny, bo te żeliwne kolorifery, chciał, nie chciał, są lepsze. Nie? No. Chciał po prostu. Nie zawsze ładnie wyglądają. Nie zawsze, ale jest dlatego zabudowane, żeby tego wyglądu nie było, a jest w takim miejscu, że nawet jakbyśmy go wymienili, no to i tak by psuł tę koncepcję tego pokoju. Nie byłby tak ustawny ten pokój. A dzięki temu rzeczywiście widać, co do czego jest i gdzie powinno stać. Bardzo ładnie. Przechodzimy do łazieneczki. Bardzo mała łazienka, ale wszystko pomieszczone. Jest i sedesik, bardzo sprytnie zamontowana kabina, dużo luster, które dają nam przestrzeń. I co? Ładne oświetlenie jest. Ładne oświetlenie. Tak, no staraliśmy się zrobić tak, żeby generalnie my jak sprzedajemy to mieszkanie, to sprzedajemy pod tym względem, że na małej powierzchni jest bardzo dużo funkcjonalnych rzeczy. Więc między innymi ta łazienka, chociażby ten prysznic, jest taką rzeczą, że pokazujemy klientom, jaka by była alternatywa. Czyli na przykład jakby był otwarty prysznic, to że już się nie mieszczą generalnie w tej łazience, więc że to wszystko jest przemyślane. Żeby ta łazienka, pomimo tego, że jest mała, to jakby wizualnie i optycznie nie sprawia takiego wrażenia. Żeby człowiek czuł mimo wszystko, że jest się jak tam poruszać, jest jak oddychać i że ta łazienka, dlatego też jest jasna. Nie ma zbyt dużo elementów drewna. Mieliśmy taki pomysł, żeby gabaryt zabudować jakimś drewnem i tak dalej, bo też takie rzeczy są ładne, ale stwierdziliśmy, że jednak przez rozmiar łazienki zrobimy całą na biało, bo to jednak jeszcze optycznie tą przestrzeń powiększy. No i kuchnia też przestronna, dużo miejsca, nawet jak się lodówkę włoży, to jeszcze będzie dużo miejsca. Tu po lewej stronie nie było zabudowy. Żeby nie, optycznie też tak, wyglądało. Optycznie wyglądało. No i mamy jeszcze dodatkowy pokoik urządzony już taki, można powiedzieć, troszeczkę elementów home stagingowych, bardzo ładnie, z zasłonami i ogólnie ściany jasne, białe. Tak. Wiem, że to też jest nietypowe, ale postawiliśmy na kolory białe właśnie... Znaczy ja generalnie lubię jasne pomieszczenia. Dla mnie białe bardzo fajnie odbija światło, ja się czuję od razu lepiej w takim pomieszczeniu, a poza tym klient dzięki temu też może sobie sam dopasować ewentualnie kolor. Jest mu łatwiej coś zmienić, jest mu łatwiej, jeżeli stwierdzi, że on chce mieć beżową ścianę, to sobie zrobi tą beżową ścianę. To nie jest jakby duży koszt. Dzięki temu to mieszkanie jest bardzo neutralne i samymi dodatkami można zmieniać jakby całą koncepcję mieszkania. Okej. A z drugiej strony ważne było, żebyśmy nie przekombinowali, bo tak jak byliśmy na jednym, drugim czy trzecim szkoleniu u Ciebie i rozmawialiśmy z wieloma uczestnikami, dla których
szkolenie było dodatkiem, a są już po 7-10 nieruchomości, czy może nawet więcej. Wszyscy mówili, słuchajcie, przy pierwszym mieszkaniu nie warto kombinować, warto to zrobić schematem. No trochę u nas to wyszło odważnie rzeczywiście na te pomysły kolorystyczne. Z kuchni jesteśmy niesamowicie zadowoleni, to był Dari pomysł, żeby blat wstawić tam, gdzie jest rzeczywiście miejsce blatu, ale ten sam materiał dać wyżej. Więc jest takie wrażenie głębi, ten blat pięknie wygląda, jest długi i naprawdę klienci przychodzą i oglądają, robią wrażenie. To każdy zwraca na to uwagę. Tak. Ile remont wyniósł? Musimy to do końca policzyć jeszcze, bo teoretycznie nas wyniósł w tej chwili 1200, ale de facto wyjdzie to mniej, bo jeszcze nie zrobiliśmy wszystkich zwrotów. Więc mamy jakieś tam płytki, jakieś coś tam, dużo takich rzeczy, które pozwracamy, więc podejrzewam, że to... No w 1000 się na pewno nie zmieściliśmy, to Ale jest dużo dodatków, czy mamy szafę, zabudowę. To jest tak. Budżet, co wyszedł teoretycznie ponadto. W szafie mamy też ukrytą pralkę. Ciekawostka, dostęp do liczników, dokładnie. No, rozwiązania, które normalnie są w łazience, ale że łazienka mała, no to szukaliście powierzchni. Tak, dodatkowo. To żeśmy się z tą decyzją parę dni tak naprawdę zastanawiali, czy zrobić te szafy, no ale doszliśmy do wniosku rzeczywiście, że mimo małej łazienki musi być jeszcze dodatkowo coś, co sprzedaje mieszkanie. Tak. Moi drodzy. Mieszkanie niby nie WiW-nowe, ale jednak po warsztatach, a poza tym cała masa doradców od nas tutaj się przewinęła. Nie wiem, czy Janusz był? Był. Janusz od remontów, który dopilnowuje. Nie chciałbym robić. Tak mi się podobało, nie chciałbym robić. Sylwia robiła projekcję, jest uczestniczką naszą. I tak. Trzymała rękę na pulsie, naprawdę. No więc reklamujemy tu usługi Sylwii w zakresie... Stagingu i projektowania. I projektowania polecamy, pięknie zrobili swoje mieszkania, a teraz widzę, że i zarażają innych. Tak, to jest bardzo. Tak, to się liczy w naszej społeczności, że nie, to jest niesamowite. Zresztą na naszej grupie facebookowej to jest tak, że ludzie takie pytania zadają, mogliby zadzwonić, a nie dzwonią, tylko pytają, a tam cała masa od razu odpowiedzi. Tak od razu można zobaczyć, kto ma jakieś zdanie. To też jest dosyć fajne. Mamy jeszcze Martę, która robiła zdjęcia. Można te zdjęcia zobaczyć. Zdjęcia robią wrażenie rzeczywiście. Tak, bardzo ładne zdjęcia zrobiła, także no to jak się aż mi się miło ogląda te zdjęcia, powiem szczerze, bardzo mi się podobają, także też polecamy Martę do robienia zdjęć naprawdę. Zdjęcia wyszły pięknie, a podobno ludzie przychodzą i mówią, że w rzeczywistości mieszkanie wygląda jeszcze fajnie. To na filmie na pewno nie będzie tego widać, ale musicie uwierzyć, że jest wspaniałe. Zapraszamy. No i ktoś się jeszcze przewinął. Kamil był tu 3 dni przede mną i wydziwiał o zasłonkach troszkę i o innych rzeczach. Wydziwiał. My Kamila poprosiliśmy specjalnie o to, żeby zwrócił uwagę na takie rzeczy, które sam bym poprawił, tak? Natomiast ogólne wrażenie też powiedział, że mu się bardzo podoba. Tak. No bo jest nasze pierwsze mieszkanie, no wiadomo, nie wszystko jest jeszcze zrobione idealnie, więc też się uczymy i po każde następne mieszkanie nie będzie lepsze, więc Kamil nam podpowiedział, co jeszcze następnym razem można ulepszyć, co jeszcze można zrobić, także też jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Kamil zrobił 20, a kupił 30, więc już też ma jakieś wyrobione na ten temat zdanie, niesamowite doświadczenie, chociaż jak się tu okazało, to z kolorami jak każdy facet. Podobno szary to ciepły, no ale nie będzie. Będzie dzwonił po tym. No. Ale nie, fajnie. Cieszymy się, że przyszedł, tak, i że w ogóle ta grupa jest na Facebooku czy po twoich warsztatach, takie. Nie ma takiej niezdrowej rywalizacji, tak? To znaczy chętnie sobie wszyscy pomagają. A my korzystamy. No więc na razie cena dosyć wysoka, 6000 za metr kwadratowy. Czekamy na klienta, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tak, każdy... cena jest odważna, ale stwierdziliśmy, że no, szczęście sprzyja odważnym, to po pierwsze. Po drugie, no kto ma to podwyższać cenę, jak nie my, tak? Jeżeli uważamy, że zrobiliśmy dobre mieszkanie, okej, z wysoką ceną, ale przynajmniej z tyłu głowy mamy tą świadomość, że ktoś tu tutaj zamieszka, nie będzie żałował, tak? No tak. Stwierdzi, że to był dobrze wydany. Ja uważam, że każdy produkt jest wart tyle, za ile klient jest w stanie na niego zapłacić. No, jeżeli nie zapłacą, to będziemy schodzić z tej ceny. Dokładnie. Ale przeraża mnie taka myśl trochę, jak na przykład Mariusz przed chwilą zadzwonił, to nie z Łodzi, ale opowiadał, słuchaj, moje ogłoszenie wystawiłem i sprzedało się mieszkanie, klienci przyszli, zarezerwowali w niecałe 24 godziny. O, nie wiem, czy cena nie za niska. No, zaciera ręce, bo tam zysk i tak kilkadziesiąt tysięcy, ale może można byłoby lepiej. No więc tu mamy przynajmniej informację, że klienci są, podoba się, to tylko kwestia, kto wyłoży pieniądze. No i super. Dwa słowa na koniec od ciebie. Jakie odczucia, jeśli chodzi o inwestowanie? To znaczy, gdybyście mieli jeszcze raz zająć się inwestowaniem nieruchomości, zmianą. My na pewno jesteśmy i zadowoleni, i wdzięczni tobie za te warsztaty, dlatego że w temat nieruchomości wchodziliśmy zupełnie jako zielone osoby. Tak, znaczy nic o tym nie wiedzieliśmy, a szukaliśmy czegoś z kompletną wiedzą, ale również z kompletną pomocą, bo
nowy, trudny temat był dla nas, tak? Więc chcieliśmy od A do Z jakby wejść w to, nauczyć się tego, mieć tą rękę mentora, tak? Jak to się mówi. Rzeczywiście, jak dzwonimy do ciebie, to ta pomoc jest. No, nie można powiedzieć, że to Wojtek po 2 miesiącach dzwania, a słuchajcie, to na wakacje zapomnę. Nie, więc to mieszkanie również powstało na pewno dzięki twojej pomocy też. Tak. Stwierdziliśmy po prostu, że nie ma co popełniać błędów, które już ktoś popełnił i może nam powiedzieć, żeby ich nie, jak ich uniknąć, tak? Więc stwierdziliśmy, że takie szkolenie będzie dla nas najlepsze, no bo po co uczyć się na swoich błędach, skoro można na swoich. Tak. Polecam, popieram, zachęcam do oglądania naszego kanału na YouTubie, zasubskrybować, podglądać, przyłączyć się do naszej grupy. No, a jeżeli chcesz coś omówić, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiamy serdecznie z Łodzi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Wojciech Orzechowski, Daria Naluk i Rafał Kołątaj. Wszystkiego dobrego.